Jednym z punktów umowy koalicyjnej jest naprawa sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Słyszeliśmy, że na tym posiedzeniu Sejmu miały pojawić się jakieś uchwały, one się nie pojawiły, podobno przez jakieś napięcia w koalicji, tak przynajmniej pisały niektóre media. Co dalej z tą sprawą, panie? Pan wierzy mediom. Zdarza mi się. Co dalej z tą sprawą, panie marszałku? Będą uchwały, ale jeżeli nie, to jakie propozycje legislacyjne i kiedy? Rozmawiamy z panem ministrem Bodnarem stale, obecny tutaj dyrektor Zakroczymski, ale też i w różnych innych formatach. Praca trwa i nie jest sztuką położyć rozwiązanie, o które później wszyscy będą się kłócili i spierali, tylko jak już wychodzić z rozwiązaniem, to mieć takie, co do którego będzie można szybko wypracować porozumienie. My, ja, Polska 2050, stoimy na stanowisku, że jeżeli rzeczywiście Sejm miałby stawiać diagnozę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to powinien też jednocześnie położyć na stole receptę. Jaką receptę? W moim odczuciu, jeżeli diagnozą jest uchwała, to receptą powinny być projekty ustaw i projekt zmiany konstytucji. Ten projekt, który dzisiaj jest dyskutowany, negocjowany, on jest bardzo uczciwą polityczną propozycją. On na przykład sugeruje, o czym państwo wiecie, bo ja też czasem media czytam, więc dowiaduję się różnych rzeczy bardzo ciekawych, że jest w nim między innymi propozycja, żeby sędziowie Trybunału powoływani byli przez Sejm większością 3/5. To jest ręka wyciągnięta w stronę opozycji. To jest ręka wyciągnięta w stronę prezydenta Rzeczpospolitej. To jest poważna propozycja, która mówi, nie chcemy upartyjniać, zamykać, grabić pod siebie, tylko zróbmy reset i zróbmy to razem. Tak, żeby się ludzie czuli bezpieczni z tym rozwiązaniem. Wiem, że niektórzy spośród nas w koalicji 15 października, to nie my, bo my mamy inne zdanie, obawiają się w ogóle uruchamiania tematu zmiany konstytucji. Ja uważam, że taką ofertę należy położyć i jeszcze projekty zmiany ustaw. Po pierwsze po to, żeby dać szansę dobrym rozwiązaniom, a jeżeli się okaże, że to niemożliwe, to przynajmniej móc powiedzieć sprawdzam. Tym, którzy głośno wołają o tym, że ma miejsce zamach stanu i chęć wysadzenia Trybunału Konstytucyjnego, a gdy przyjdzie ktoś z najlepszą wolą, chcąc go naprawić i proponując ten proces, żebyśmy go zrobili razem, będzie musiał się w tej sprawie jasno opowiedzieć. Ja uważam, że te uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego powinny być maksymalnie precyzyjne. To nie jest miejsce na jakąś specjalnie rozbudowaną publicystykę polityczną. To powinno być maksymalnie precyzyjne. Objawy choroby, która toczy ten Trybunał, a toczy, powinny zostać precyzyjnie wymienione i wylistowane w tej uchwale, a następnie powinniśmy położyć to wraz z pakietem tych ustawowych i konstytucyjnych rozwiązań. Wierzę, że będziemy z tym gotowi szybko. Chcieliśmy, czy minister Bodnar tak myślał, że może ten proces polityczny też zajmie trochę krócej i będziemy gotowi na to posiedzenie Sejmu, może będziemy gotowi na następne posiedzenie Sejmu. Pewnie nie zdążą nas do tego czasu zdelegalizować, panie Pawłowicz z panią Przyłębską, choć może się w tej sprawie mylę, ale będziemy oczywiście w przerwach od planowania mordów politycznych, bo to dzisiaj głównie przecież nas zajmuje, będziemy uważnie śledzić ich poczynania. To jest jakaś, wiecie państwo, alternatywna rzeczywistość, w której mam wrażenie od specjalnie kilku dni funkcjonujemy. Stąd pozwalam sobie na tego rodzaju komentarze, bo słyszeliście państwo dzisiaj wszyscy, że zostaliśmy jako koalicja oskarżeni przez pana prezesa Kaczyńskiego, że idziemy w stronę zabójstw politycznych. Myślę, że nie tylko ja czekam, aż pan prezes wróci ze swojej długiej, kosmicznej podróży, którą z taką pasją odbywa. To bardzo ja już dziękuję, panie redaktorze. Na koniec, ostatnie pytanie. Nie. Panie stanowisko redaktorze. Polski 2050... A może by mnie pan zaprosił kiedyś na normalną rozmowę do radia? Po prostu, po ludzku, żebyśmy usiedli. A przyjmie pan zaproszenie? Na co się pan w ogóle zastanawia? No to jesteśmy umówieni, super. Dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze.